Firma zajmuje się produkcją maszyn uzdrowowych, zielonkowych, kontralnych, ładowaczy czołowych oraz osprzętu do ładowaczy. Witam Państwa w imieniu własnym oraz prezesa firmy Piotra Jankowskiego. Witam gorąco Pana Premiera Jarosława Gowina. Całego Podlasia, a powinniśmy się sukcesem takich firm szczycić w całej Polsce. Szanowni Państwo, zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, przed jak wielkimi wyzwaniami stanęli polscy przedsiębiorcy w czasach epidemii. Nasz rząd stara się wspierać każdą polską firmę, wspierać każde miejsce pracy. Rozmawiałem już z Państwem prezesami na temat tego, jakie wsparcie zaoferował zarówno rząd, jak i władze samorządowe. Na pewno tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia, ale chcę powiedzieć, chcę jasno zadeklarować w imieniu rządu, a myślę, że pan przewodniczący, pan starosta, drugi pan starosta, że również w imieniu władz samorządowych. Na pewno taka firma jak Intertek, każda dobra polska firma może liczyć na życzliwość, może liczyć na takie towarzyszenie temu wielkiemu sukcesowi. Dlatego, że ciągle jeszcze jest tak, że polscy przedsiębiorcy muszą borykać się z nadmiarem biurokracji, muszą borykać się z nie do końca jasnymi przepisami. No i muszą też konkurować z kapitałem zagranicznym, który często ma wsparcie ze strony swoich państw o wiele większe niż polskie firmy. Chcę powiedzieć, że w ramach tych czterech tarcz antykryzysowych do polskich przedsiębiorców trafiło już ponad 100 miliardów złotych. Ale to nie jest koniec. Kolejne dziesiątki miliardów złotych czekają na tych przedsiębiorców, którzy będą zachowywać miejsca pracy, którzy będą inwestować w rozwój swoich firm. I wierzę, że wśród tych czempionów polskiego sukcesu gwiazda Interteku będzie świecić coraz mocniej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Premierze, Panie Prezes, Panie Prezesie. Panie Premierze, Panie Wojewodo, bardzo dziękujemy, że Państwo przyjęliście nasze zaproszenie. Rzadko nas odwiedzają tak znamienici goście. Tym bardziej dziękujemy. Dziękujemy prezesowi za zaproszenie. Samorząd powiatu.
jesteśmy dumni, że mamy na swoim terenie takie przedsiębiorstwo. Chcieliśmy Wam podziękować, pogratulować i również pogratulować pracownikom, że firma tak z nami się rozwiązuje. Dziękuję bardzo.